Świat polityka, odwet Moskwy za Warszawę, rządzący politycy się tłumaczą, a partie wiedzą swoje. Polska krajem rusofobicznym, takie wrażenie zdaniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego można odnieść patrząc na incydenty, które miały miejsce 11 listopada. Prezydent jest przekonany, że to wina przede wszystkim chuliganów i polityków, którzy dla taniego poklasku własnym ciałem zasłaniają wandali narażających na szwank dobry wizerunek kraju. Oliwy do ognia dolał jeszcze szef MSZ Radosław Sikorski, pisząc na Twitterze: to przez harce waszych łysych pał Polska ma za co przepraszać, a wy macie za co przepraszać Polaków. Prezydent uważa, że wydarzenia z 11 listopada postawiły jednoznacznie kraj w niedwuznacznie trudnej sytuacji. W imieniu państwa polskiego trzeba przeprosić, mając jednocześnie świadomość, że gigantyczne straty wizerunkowe dla Polski są już faktem. Wydarzenie pod ambasadą rosyjską Komorowski nazwał absolutnie skandalicznym, którego nie da się niczym usprawiedliwić. Prezydent uważa, że nie ma żadnych innych możliwości w zaistniałej sytuacji. Można za to tylko z głębokim przekonaniem przeprosić, podkreślił Komorowski w Radio Z. Władze rosyjskie mają absolutne prawo do formułowania bardzo ostrych ocen. To jest taka przykra sytuacja, że za ekscesy łobuzerii na końcu musimy się wszyscy wstydzić i wszyscy przepraszać, przede wszystkim państwo polskie i jego władze, dodał Komorowski. Prezydent Bronisław Komorowski uchylił się od wskazania winnych za nie najlepszą ochronę placówki dyplomatycznej w Warszawie. To na pewno będzie przedmiotem analizy premiera. Ja dostrzegam mankamenty związane z zabezpieczeniem trasy przemarszu, zauważył prezydent i jednocześnie uciął wszelkie spekulacje na temat ewentualnego odwołania szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Prosiłbym, aby dzisiaj nie koncentrować się na tym, kto odpowiada za nie najlepsze zabezpieczenie trasy przemarszu. Problemem narodowym jest awantura w dniu 11 listopada. Są skandaliczne zachowania na ulicach Warszawy. Jest kolejne psucie tradycji 11 listopada i kolejna awantura szkodząca wizerunkowi Polski. Jak zaczniemy koncentrować się na tym, kto odpowiada za to, że policja stała lepiej albo gorzej, to siłą rzeczy przesłonimy odpowiedzialność za skandaliczne zachowania, dowodził prezydent. Zauważył też, że demagogia wielu środowisk jest porażająca. Uczestnicy burt spalili bowiem tęczę na Placu Zbawiciela jako symbol zgnilizny moralnej. Prezydent przypomniał, że instalacja została ustawiona na warszawskim Placu Zbawiciela w dobie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Minister Bartłomiej Sienkiewicz, którego resort nie zapanował nad manifestantami, dziś swoją wypowiedzią w RMF FM, przerzucającą odpowiedzialność na uczestników marszu, wywołał falę internetowych dyskusji. Takich wypowiedzi, jak ta przytoczona tutaj z Facebooka, jest bardzo wiele. Tamara Androsik napisała: jego tłumaczenia są żenujące i absurdalne. Nikt z rządu nie powinien się tak tłumaczyć, bo to obraża obywateli. Jego wiara czy niewiara w dobre chęci kiboli szczeniactwa od zadem nikogo nie obchodzi. Nie dopełnił swoich obowiązków. Nie za wiarę płacimy im podatki. Sienkiewicz obowiązkowo do dymisji. Jeśli Tusk tego nie zrobi, to będzie to wyglądało jednoznacznie i bardzo źle. Nie uwierzę w szkolny błąd, dowodzi Androsik. Tymczasem w Moskwie, jak podają rosyjskie portale, doszło do akcji odwetowej na ambasadę Polski. Do zamachu miała się przyznać opozycyjna Inna Rosja Dwardalimowa. Grupa trzech młodych mężczyzn, która obrzuciła ogrodzenie budynku przy ulicy Kilimaszkina płonącymi racami, została aresztowana, donosi powołujący się na policję portal Life News. Cele nie zostały osiągnięte, a race, w opinii szefa moskiewskiej policji, uderzyły w płot korpusu dyplomatycznego. Zdaniem policji incydent był niezauważalny dla pracowników polskiej ambasady w Moskwie. Siły interwencyjne pojawiły się prawie natychmiast. Na płocie polskiej ambasady w Moskwie rozwieszono gigantyczny transparent z hasłem Rosja od Warszawy do Port Arthur. Life News pisze, że zgodnie z rosyjskim prawem zatrzymanym grozi minimalna grzywna za zakłócenie porządku. Z ustaleń policji wynika, że wszyscy zatrzymani mężczyźni w wieku 22, 27 i 30 lat, to jest 22-letni Siergiej Zaplawnow, 30-letni Konstantin Makarow i 27-letni Simon Verdianian to mieszkańcy Woronerza i zwolennicy Innej Rosji Edwarda Limowa. Tymczasem Inna Rosja w publicznym oświadczeniu, jakie wydano na temat incydentu, pisze, że oprócz Zaplawnowa, Makarowa i Verdianiana został zatrzymany jako początkujący Andriew,
Kamerzysta. Akcja pod ambasadą Rzeczpospolitej w Moskwie miała być odwetem za pogrom, jaki w Warszawie pod ambasadą Rosji zorganizowali 11 listopada polscy nacjonaliści, czytamy w oświadczeniu partii, w którym autorzy podkreślili, że protestujący w Moskwie nie rzucili 13 listopada na terytorium misji dyplomatycznej ognia, bomb ani świec dymnych, bo jak twierdzą, mają obowiązek Rosję traktować z szacunkiem. Dla wielu komentatorów akcja w Moskwie to przede wszystkim przytyczek w nos dla służb porządkowych w Polsce, które nie potrafiły zabezpieczyć terytorium placówki dyplomatycznej, mimo że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły o zagrożeniu, jakie w tym wypadku graniczyło z pewnością. W poniedziałek 11 listopada w Warszawie podczas Marszu Niepodległości doszło do burt, między innymi w budynku ambasady rosyjskiej. To tam spłonęła budka wykorzystywana przez policjantów ochraniających placówkę. Na teren ambasady rzucono petardy i race. Rosja przekazała Polsce stanowczy protest z powodu tych zajść. Zażądała też od polskich władz oficjalnych przeprosin i naprawienia szkód materialnych. Polski MSZ zapowiedziało, że wyśle Rosji notę dyplomatyczną z wyrazami głębokiego ubolewania w związku z burdami przed ambasadą Federacji Rosyjskiej. Polski prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że jego ekipa rozpocznie starania o zmiany w prawie zaostrzające przepisy dotyczące zgromadzeń. Mój serwis.blogspot.com